Hej, ja jestem Sarge. Na początek dzisiejszego odcinka z gry Assassin's Creed Odyssey przeniosłem się do miasta Argos, gdzie już jakiś czas temu odkryłem, że znajduje się tutaj grobowiec, do którego chciałem się dostać, więc teraz to zrobimy. Tylko w pierwszej kolejności jeszcze odblokuję nową umiejętność, a tym razem będzie to spowolnienie czasu na 5 sekund, co w przypadku niektórych walk może mi się przydać. Przetestujemy to sobie, przypiszemy to na razie może tutaj zamiast tej szarży byka, bo tak patrzę na inne zdolności. Niech będzie. Na razie zamiast tej szarży. Ostatnio staram się odblokowywać coraz to nowsze zdolności, żeby móc wam je pokazać, bo i tak z niektórych będę chciał zrezygnować, z takich, z których nie będę zamierzał na dłuższą metę korzystać. To wtedy po prostu sobie zresetujemy zdolności i zaoszczędzone punkty wydamy na rozwinięcie takich umiejętności, które rzeczywiście najbardziej mi się przydadzą i myślę, że to będzie najlepsze możliwe podejście. Wow, od razu kurde na początku tutaj natrafiłem na pułapkę. Muszę uważać, no bo ostatnio byliśmy w jednym grobowcu, teraz już kolejny. Będzie zatem okazja, żeby znowu sobie zdobyć punkt zdolności i jeszcze jakąś umiejętność odblokować. Tylko teraz pytanie, czy ja tędy przejdę? Tak, niespecjalnie. Ale, czekajcie. Mogę przecież to chyba zniszczyć. O, okazuje się, że nie. A w ten sposób też nic nie zrobię. No dobra, czyli tak się nie prześlizgnę. To jest najwyraźniej do odblokowania właśnie od drugiej strony bardziej. W takim razie zerknijmy sobie tutaj. Mamy jeszcze aż 3 węże obok siebie. Sprawa załatwiona i tutaj będzie jakoś tak. To jest właśnie to alternatywne przejście. No ale już w końcu muszę się teraz upewnić. Sprawdzić jedną rzecz, no bo ja tędy przyszedłem. Wow! A, bo tu jest, kurczę, widzę wyjście. Tak, tego nie przesunę, ale z tamtej strony najwyraźniej będę musiał po prostu wyjść. Zobaczymy. Na razie spróbuję tutaj. A też muszę uważać na kolejne pułapki. Bo jak widzicie, jest tutaj tego pełno. A, wiedziałem, że gdzieś muszą być węże jeszcze. Bo skoro są kolce, no to jeszcze takie węże mogłyby nas wpakować właśnie prosto na te pułapki. Na szczęście nasza Kassandra jakoś tego uniknęła. Idziemy dalej. Tutaj jeszcze jedna skrzynia. I zdaje się, że kolejna ściana, którą mogę zniszczyć i przedostać się dalej. Proszę bardzo. O, to już jest tutaj ta stela i będzie wyjście, które widzieliśmy wcześniej. Przynajmniej tak to wygląda. Czyli to jest jeszcze mniejszy grobowiec niż ostatnio, ale najważniejsze jest to, że udało się kolejny punkt zdolności odblokować. Więc proszę bardzo. Teraz przesuńmy to. I wyjdźmy z tego grobowca. Ja tylko jeszcze przejdę na te umiejętności. No i kolejna zdolność, jaką bym chciał sobie odblokować. Niech to będzie któraś z tych, które dotyczą łuku. Na przykład tutaj. Wypuść krwiożerczą strzałę, która zadaje 290% obrażeń łowcy, nawet podwojonych. Potencjał żywiołów, strzał ogniowych i zatruwających zwiększa się o 150%. Możesz używać strzał specjalnych. No zobaczymy, jak to będzie działać. Przypiszemy tutaj pod kwadrat. I na razie to tyle. Jeszcze zaglądając w ekwipunek. Nie sądzę, żebym zdobył teraz coś lepszego. Tutaj też raczej na minus, więc rozmontujemy to sobie od razu nawet. No i wyjdźmy stąd w końcu. Czyli to w tę stronę. Faktycznie poszło bardzo szybko. Gdybym wiedział, że to jest w sumie taki niewielki grobowiec, to nawet może zająłbym się nim od razu, jak tylko to odkryłem. A póki co będziemy mogli ruszać dalej. I tak się składa, że jest w tej okolicy naprawdę sporo jeszcze miejscówek, które można by było zbadać. Powiem wam, że to na północy zostawimy sobie na kiedy indziej, a na razie będziemy ruszali na zachód, by później zmierzać coraz to bardziej gdzieś tam na południe. W ten sposób kolejne lokacje na bieżąco uda się poodkrywać, mam nadzieję. Tu najpierw bym sobie wyszedł i wezwał za chwileczkę Fobosa. W tym miejscu myślę, że już jak najbardziej mogę to zrobić. No to ruszajmy. Tak wygląda na to, że będzie to zdecydowanie jakiś obóz. Zajęty tym razem przez Spartan, no bo przecież Argolidę już swego czasu przejąłem. Zaliczyłem tutaj podbój, wygnałem z tego terenu Ateńczyków i teraz Sparta rządzi. Ale widzicie, pałac Hippodemona, czyli a raczej Hippomedona. I tutaj mamy znowu do czynienia z taką miejscówką, gdzie znajdziemy przede wszystkim te starożytne tabliczki. No a dodatkowo oczywiście muszę uważać na przeciwników. Kurczę, znowu taka wielopiętrowa struktura, podobnie jak ostatnio. Tutaj jeszcze coś mamy. Kolejnego więźnia. W sumie 3 trzeba będzie uwolnić. No dobra, zobaczymy. Na razie wdrapię się tutaj. I teraz jak załatwić tę sprawę, bo tutaj mamy 2 obok siebie. Nie jestem pewny, czy ja ich zabiję tak od razu. Ale wiecie co? Możemy zaryzykować. No, tak jak myślałem, ten jeszcze to przeżył, ale będziemy w stanie za chwilę go pokonać, mam nadzieję. I patrzcie, to jest te spowolnienie czasu na 5 sekund. Myślę, że właśnie taka umiejętność mi się będzie przydawać, zwłaszcza wtedy, kiedy atakuje mnie wielu wrogów i jeszcze dodatkowo jacyś łucznicy. Ostatnio miałem takie sytuacje, kiedy atakowaliśmy te łowczynie. To wtedy z różnych stron byłem atakowany i bardzo mi się przydawało, kiedy wykonałem idealny unik, wtedy czas zwalniał i mogłem pozostałych też wyeliminować. A teraz mogę praktycznie w każdym momencie taką zdolność sobie aktywować, o ile oczywiście tylko mam odpowiednią ilość adrenaliny. No dobra, tutaj sobie uwolnimy teraz więźnia. Mam nadzieję, że on ucieknie faktycznie, a nie wkroczy gdzieś tam do tego pałacu, no bo wtedy natknie się na Spartan. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Tam też już jakieś tortury chyba. Przejdźmy póki co tutaj. Witam. Kurde, myślałem, że go dopadnę, ale nie do końca jednak się to udało. Tak czy siak był jeden koleś tylko. Więc nawet tutaj się nie starałem bardzo, żeby uniknąć jego wzroku. Jeszcze tutaj kolejny Atańczyk. Jesteś wolny, tutaj zabieram trochę żelaza i drewna. Wejdę też na górę, bo tam właśnie mamy te starożytne tabliczki i zdecydowanie będę chciał je sobie pozyskać. Proszę bardzo, mamy to. I jeszcze dostać się tam. Mamy tego więźnia i skarb. Okej, tak to wygląda. To co? W takim razie weźmy sobie znowu tą umiejętność. No i proszę bardzo, cywil uciekł. On tutaj już problemu mieć nie będzie. A jeszcze jednego więźnia możemy uwolnić i zabrać to, co znajdziemy tutaj w skrzyni. Tym razem brązowy napierśnik. Może nawet zdecydujemy się na jego założenie, zaraz to sprawdzimy oczywiście. Od razu przejdźmy do ekwipunku. Jak to tutaj wygląda? W tym momencie, patrzcie, 39 poziom, więc jest różnica. Chociaż jeśli chodzi o pancerz, to nie ma aż tak dużej tej różnicy. Więc nie wiem. Może jednak pozostanę przy tym, co mam póki co. Dlatego, że ten aktualny pancerz jest bardzo fajny. Po przejściu tego pałacu jeszcze zajrzałem sobie na mapkę, żeby przez przypadek nie wejść może na teren Arkadii. To jest w ogóle duży obszar, ale póki co nie będziemy się tam udawać. Tu jest w ogóle też niedźwiedź Kalisto do upolowania, ale to innym razem. Póki co trzymajmy się tutaj, tej strony, gdzie znajdziemy bagna Hydry i tam właśnie się wybierzemy. Skoro bagna, to może jakieś zwierzę do złapania. Ewentualnie po prostu skarby, które jakoś losowo w którymś miejscu byłyby porozstawiane. No, ale ja tutaj widzę dziki i chyba mamy też, patrzcie, białego dzika. O, to jest ten. Właśnie tym się powinienem zająć. No dobra. W takim razie spróbujmy. Tak naprawdę mogę na razie zsiąść. Wybrać sobie odpowiednią strzałę. I za chwilę zaatakować. No i bardzo dobrze. Sprawa załatwiona. Pozostałe dziki jeszcze mnie tutaj atakują, ale... najpierw jeszcze przeszukam tę skrzynię. To mnie interesowało. I od razu rzucę okiem na to, co mamy w najbliższej okolicy. A jest takich miejscówek przynajmniej kilka. I przede wszystkim mamy tutaj też w pobliżu kolejny punkt widokowy. Więc i to mnie tutaj będzie interesować. Najpierw to ja spadam stąd, bo te dziki wciąż mnie tutaj ścigają. Okej, ale już nie. Mamy spokój. Więc teraz dostańmy się tam. Kassandra z tym młotem wygląda też epicko. Ale co się dziwić, w końcu legendarna broń. Dobra, tędy na szczęście wjadę. I kolejne obozowisko, stare pole bitwy. Proszę. Dużo otwartego obszaru. Okej. Łatwo mogą mnie zobaczyć w takim układzie, ale... spróbujmy na razie się tutaj zakraść. Tego żołnierza nie przyzwę do siebie. Musiałem go błyskawicznie tutaj zaskoczyć. Teraz przygotujemy sobie może serię zabójstw na tych kolesi. Proszę bardzo, dwa ataki na jednego gościa, który był taki bardziej przypakowany i od razu zadziałało. No dobra, co my tu mamy? Weźmy spowolnienie najpierw. O proszę, też fajne obrażenia. No, widzę, że ty mnie tutaj próbujesz zatruć i ci się to nawet udało. W dodatku drugi koleś, który jest w stanie mnie podpalić, to jest też problem. Muszę non-stop tutaj zmieniać te pakiety umiejętności w lewym dolnym rogu ekranu, bo raz potrzebuję podleczenia się, innym razem czegoś takiego jak właśnie zatrucie z drugiego zestawu zdolności właśnie. Wycofaj się, kurde, musiałem oberwać, no. Ale dobra. No i daliśmy radę. Wszyscy wyeliminowani. A tutaj zgarniemy jeszcze zawartość tej skrzyni i to by było na tyle. Dobra. W takim razie ruszajmy w tym kierunku, bo właśnie tutaj mamy między innymi ten punkt widokowy, który mnie miałby zainteresować. Jeszcze rzucę okiem na mapkę, żeby niczego nie pomylić, ale tak, to zdecydowanie są te dwa miejsca przede mną. W sensie te dwa znaki zapytania, plus między nimi właśnie jakaś miejscówka, gdzie możemy teren synchronizować. Hangar okrętowy. Dobrze, to było trochę ryzykowne, bo tutaj akurat mogę zostać w okolicy wykryty. I patrzcie, że mamy kolejnego żołnierza przed sobą, co ciekawe. Załatwiony zatem. I to wszystko na razie w ogóle bez korzystania z Ikarosa, ale myślę, że najwyższa pora, aby go przyzwać. No bo więcej dzięki temu zobaczymy. Jest kapitan, ogólnie mamy ich dwóch. Tutaj kolejny, tam też będzie jeszcze tego więcej. No i dobra, to z tym kapitanem chyba pójdę się od razu zmierzyć w takim razie. Tym bardziej, że on jest chyba jakoś oddalony bardziej od pozostałych. Aczkolwiek już tam się zbliżają powolutku. No, chodź tutaj bliżej. Zapraszam ciebie i zaraz cię zaatakujemy. O kurde, ale oberwał. Nawet ta seria ciosów nie była wymagana. Bo jednym potężnym uderzeniem sobie poradziliśmy. Ale wykorzystajmy to, żeby teraz po cichu zakraść się do następnych żołnierzy. Jednego mamy tutaj. Kolejny na górze. Mam jeszcze chwilę czasu, żeby go zaskoczyć. Tak jest. Tutaj skrzynia i na zewnątrz mamy jeszcze zwykłego żołnierza. Ale może skupmy się jednak na tym kapitanie tutaj. Mamy kolejną mapę, co ciekawe. Już druga chyba takowa mapa właśnie. Więc to też musi być związane z jakimś zadaniem. Ale będziemy się tym zajmować dopiero w przyszłości. Na razie pokonajmy tego gościa tutaj. Dobra. Zatrucie będzie, mam nadzieję, za chwilę. Tak jest, już się udało. Patrzcie, jak ładnie poszło. Nie dość, że go szybko zatrułem, to jeszcze spowolnienie czasu się przydało. Sprawa załatwiona. I wydaje się, że właśnie tutaj muszę wejść na ten hangar. I na końcu będzie ten punkt widokowy, czy jak to działa? A, tutaj pewnie przed nami jednak. Wszystko jasne. To nawet pasuje. Czyli z tej strony wespniemy się. I teren będzie zsynchronizowany. To tak naprawdę przedostatni punkt widokowy chyba w Argolidzie, no bo jest jeszcze jeden na sąsiedniej wysepce, która nadal się do Argolidy zalicza. Proszę bardzo, mamy to. Też akurat takie miejsce, gdzie można dużo tutaj zobaczyć, nieźle się rozejrzeć. I w tej części to właściwie wszystko, ale oczywiście możemy kierować się jeszcze bardziej jakoś tutaj. Ja bym z tego chętnie skorzystał. W ogóle też na morzu coś mamy. Dobra, może od tego zaczniemy. Tak patrzę tutaj, czy ewentualnie można by było się pokusić o zabranie łodzi. Myślę, że bardziej to jednak tutaj statek by się nadał niż łódź. Ale jako, że mamy port, to też jestem w stanie tutaj sobie przyzwać Adrestię i chyba spróbuję to zrobić. No bo wiecie, od razu moglibyśmy popłynąć sobie tam, gdzie rzeczywiście jakiś znak zapytania widać, że coś tam pod wodą jest ukryte. Za chwilę rzucimy okiem, a no w takim przypadku wiadomo, albo skorzystanie z łodzi, albo z naszego statku jest najlepszym sposobem i najszybszym chyba, żeby dopłynąć w takie miejsca. To ruszamy. Rowers to positions! Welcome back, commander. Jak zwykle na początek trzeba będzie troszeczkę się rozpędzić. A tutaj też jeszcze nie można tego zrobić, bo jesteśmy na terenie portu. Kawałek sobie odpłyniemy. I tutaj powinno mnie zainteresować też to miejsce, bo mam jakiś obóz. Wychodzisz na pełne morze, więc teraz możemy powolutku zacząć przyspieszać, chociaż jeszcze ta prędkość podróżna nie jest dostępna. Tutaj też można się zatrzymać. Ciekawie posłuchać, jak tutaj nasi towarzysze mówią o Argolidzie, tak jakbyśmy dopiero tutaj zawitali, a w rzeczywistości tak naprawdę niedługo będziemy to miejsce opuszczać. Dobra, to jeszcze kawałek podpłynę, bo w sumie aż za daleko przepłynąłem. Tak będzie lepiej. No i wskakujemy. Spodziewam się towarzystwa ze strony rekinów. Tam rzeczywiście dalej mamy. Ale myślę, że damy radę zabrać to, co jest w tych skrzyniach. Ciekawe, czy znowu nie będzie jakichś elementów kosmetycznych dla statku. Na razie napierśnik ze srebra. A tam nieco wyżej kolejna skrzynia, więc też ją sobie oczywiście sprawdzimy. A później już bezpośrednio udamy się może do tego obozu widocznego wcześniej. Wiadomo, że ja jakoś bardzo się nie zbliżę, to znaczy nie będę w stanie jakoś się zadokować, bo nie ma tam portu, ale zatrzymamy się po prostu możliwie jak najbliżej brzegu i wtedy wydostaniemy się na ląd. Tak będzie chyba najlepiej. A jeszcze możemy w sumie rzucić okiem, gdzie ja jestem konkretnie teraz. No tutaj tak naprawdę niczego więcej nie ma. Dobra, więc jak mówiłem, zaczniemy sobie jeszcze od tego obozu. Później nieco bardziej w stronę centrum Argolidy się wybierzemy i tak będzie chyba najlepiej. Od razu mogłem przyspieszyć. A w sumie może jakoś z tej strony właśnie się zatrzymam, patrzcie. Okazuje się, że naprawdę nie musiałem jakoś bardzo daleko od brzegu sobie się zatrzymać, bo tutaj już właściwie jesteśmy na miejscu. Obóz wojskowy Elektrion. No dobra, dostańmy się zatem tutaj. Od której strony powinno być jakieś przejście? Może tu? O właśnie, zdecydowanie tak. A nie, to jest jednak zbyt wąsko. Tędy się jednak dostałem, super. No i jak wygląda sytuacja? Czy po tej stronie kogoś już znajdę? No nie szczególnie niestety. Tutaj za to mamy kapitana między innymi. Zaraz obok pewnie, a właśnie, zapasy wojenne. Jakoś kurczę nie widać tutaj zbyt wielu żołnierzy. W centrum się kręcą. A na obrzeżach spokój. Zadziwiający. No dobra, powiedzmy, że to na razie tyle. I kapitana sobie zostawmy na końcóweczkę. Tu jeszcze tych dwóch, kurczę, sobie nie oznaczyłem wcześniej. Teraz nadrobione zaległości. No kolego, zapraszam. Super. Od razu idziemy tutaj dalej. Przywołam jeszcze kogoś. O nie. Nie zrobiłem tego tak jak chciałem. Kurde. Powinienem się jeszcze wstrzymać. I dopiero jak zobaczę, ile ma zdrowia, no to wykorzystać w tym przypadku śmiertelne skrytobójstwo. A tak to muszę już walczyć. I tylko sobie świadków narobię. Zwolnienie czasu, zawsze w cenie. O dziwo, tylko ten jeden tutaj mnie teraz atakuje, więc może zdążę go wybić, zanim ktokolwiek więcej tutaj przyjdzie. Nie poszło tak źle, jak się okazuje. Teraz tego gościa bym przywołał do siebie bliżej, tylko niech się troszkę jeszcze przejdzie tutaj. A, pójdzie sprawdzić ciało, no tak, to też jest mi bardzo na rękę. Teraz już zrobiłem to dobrze, kurczę. Wtedy trochę niepotrzebnie się pospieszyłem. Czeka teraz tutaj fundator nagrody jeszcze. No dawaj go, co jest grane? Jakoś nie mogło mi go zaznaczyć, ale ostatecznie na szczęście się udało. Dobra, możemy jeszcze tamtego w sumie trafić. Ale czekajcie, spróbuję zwykłą strzałą może. W zupełności wystarczyło. No i mamy jeszcze kapitana właśnie. A jego spróbuję troszeczkę zaskoczyć od tej strony. Właśnie o to chodziło. Dobra, a właśnie, sprawdźmy tą jeszcze jedną zdolność, czekajcie. Najpierw odebrać mu tarczę. A teraz ten strzał z łuku jeszcze. Pod kwadratem. Są rzeczywiście zwiększone obrażenia. Jest różnica. I prawdę mówiąc, może się coś takiego przydać właśnie w otwartej walce. Zamiast strzały drapieżcy, bo ja często próbuję strzałę drapieżcy wykorzystać tutaj w otwartej walce, żeby jakiegoś potężniejszego przeciwnika wyeliminować, ale wiadomo, że wtedy jest duże przybliżenie i jest problem, żeby kogoś trafić. Tutaj już takiego przybliżenia nie było, a mimo wszystko obrażenia nadal są zwiększone, chociaż pewnie nie aż tak bardzo, jak to było w przypadku strzały drapieżcy. No jest to zawsze coś do rozważenia. Ja sam się będę musiał zastanowić później przy resecie zdolności, na które umiejętności ostatecznie się zdecydować, a z których na przykład zrezygnować, no bo to też jest otwarta kwestia jak najbardziej. Póki co jeszcze jedna miejscówka mnie tutaj w pobliżu czeka. Wow, tam widziałem przez chwilę żołnierza, ale to chyba przejeżdżał tutaj konno. Więc nie będę miał z nim kłopotów, ale muszę teraz mieć go na oku, bo on akurat jedzie w tym kierunku, gdzie ja. I to ja będę pierwszy. No dobra, to mi wygląda na kolejne obozowisko. Kryjówka Tydeusa. Wódz klanu do zabicia. Tak myślałem, że będzie tutaj bardziej ktoś właśnie na przykład złowczyń. No w tym przypadku członkowie klanu. No dobra. O dziwo, oprócz tego przywódcy na razie nikogo nie udało się oznaczyć, ale może się okazać, że jak tam wejdę, to jeszcze kogoś więcej zlokalizujemy. Zobaczymy. Na razie uwolniłem więźnia i teraz wbijamy się tutaj. Do samej kryjówki. No ale skoro jest napisane, że kryjówka Tydeusa, no to będzie właśnie on pewnie. Nie jestem pewien, w którą stronę jest odwrócony. Okej, zaskoczymy go. A ciekawe, czy to nie jest może jakiś czciciel w takim razie, co? Chociaż kryjówka Tydeusa, ale walczymy z Eufeme. Też taka nazwa znajoma jakby. Ciekawie by było, gdyby się okazało, że jest to czciciel. No ale pewnie dopiero się przekonamy. Się zastanawiam, na jaką zdolność sobie teraz zmienić. Weźmy jednak zatrucie. Super, i jeszcze po kłopocie. No nie, zdecydowanie nie był to żaden czciciel, ale wodza klanu tak czy siak pokonaliśmy i tutaj jeszcze mamy jednego więźnia. Dobra, zatem jesteś wolny i to będzie już wszystko tutaj. To oznacza, że w następnym odcinku będziemy mogli już właściwie dokończyć wszelkie aktywności tu na terenie Argolidy. Oczywiście wydaje się, że samych znaków zapytania już jest niewiele. Tutaj mamy dwa, jeszcze jeden na północy. Jest ta kuźnia Hefajstosa, ta wysepka. Też z punktem widokowym, ale też nie można zapominać na przykład o zagadkach z Ostrakonów. Będę musiał też sobie te zagadki przejrzeć i zobaczyć, gdzie znajdę poszczególne skarby będące właśnie rozwiązaniami tych zagadek. Na koniec jeszcze rzućmy okiem na chwilę tutaj. To jest ta kolejna mapa. A, patrzcie! Jedna z map otrzymanych od Ksenii. Ciekawe. A tutaj? Mapa do zapomnianego skarbu prowadząca. No dobrze, czyli to się jeszcze przyda w takim razie. Póki co tutaj. Nic ciekawego, rozmontuj. Jeśli chodzi o broń. Niby wyższy poziom, ale jeszcze bez szału, to znaczy tutaj akurat 38 punktów więcej. Chociaż nie, w porównaniu do miecza to nie do końca. Patrząc dalej, no też tutaj sobie jeszcze to przejrzę na pewno i na coś się zdecyduję, być może. Nakrycie głowy, nic specjalnego akurat. Zostawcie zatem kciuka w górę, jeśli ten materiał wam się podobał i w kolejnym odcinku myślę, że już ukończymy sobie wszystko na terenie Argolidy. Do usłyszenia!